z Londynu z 2012 roku. On popłynie z teamem Hekerem, który na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Tokio zdobył C2000 metrów brązowy medal. No ale przecież na torze piątym Carlo Tacchini, 3 razy złoto, raz srebro, 10 brązowych medali na Mistrzostwach Świata. No to robi naprawdę duże wrażenie. Gabriele Casadei, również 19-latek, w Portugalii zdobył złoty medal w kajakarstwie w C2 na 1000 metrów do lat 23 w parze z Mykołą Wychodcewem. Każdej z tych łódek praktycznie wiosuje przynajmniej jeden olimpijczyk. Ale zobaczymy, kto tutaj będzie najlepszy. Na torze czwartym bracia Petr Fuksa i Martin Fuksa. Ten bardziej tatuowany to Martin Fuksa. Co ciekawe, wiele medali Mistrzostw Świata miał ich ojciec. Petr Fuksa również, ponieważ tutaj w tej łódce z przodu wiosuje Petr Fuksa junior. Teraz realizatorzy pokazują nam tor siódmy. Henryka Zacałkas i Vadim Korobow. Henryka Zacałkas to również złoty medalista Mistrzostw Świata i brązowy z Mistrzostw Świata. Złoto zdobywał w 2019 roku w węgierskim Szeged C1 200 metrów. Oni pokazali nam się wczoraj w przepiękny sposób. Płynęli na czwartej pozycji, ale oni mają na przodzie why not napisane i zrobili właśnie te why not, taką niespodziankę, awansując od razu bezpośrednio sprzed biegu. Piękna pogoda dzisiaj tutaj w Kryspinowie, ponad 30 stopni, praktycznie leciutki wiatr. No zobaczymy, jak to wszystko się dzisiaj poukłada. Pierwszy z najważniejszych dzisiaj 4 finałów na dystansie 500 metrów. Rozpocznie się za chwilę w C2 mężczyzn, jak powiedziałem, na dystansie 500 metrów. A i za chwileczkę prezentacja zawodników. C2 500 metrów to przecież w tej konkurencji Paweł Baraszkiewicz i Daniel Jędraszko zdobywali srebrny medal podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney. To przecież w tej konkurencji Marek Dopierała i Marek Gubik zdobywali srebro podczas Igrzysk Olimpijskich w Seulu. Teraz czas na Kitewskiego i Zezulę. Przed nami on the lane one na torze pierwszym. Mołdawia, Olek Tarnowski, Michał Ciczaja. Na torze drugim, lane number two, it's representing Germany, Johann Kretschmer and team Hecker. Hecker, złoty medalista w C2 na 1000 metrów w Dartmouth w Kanadzie w 2022 roku. On the lane number three, na torze numer 3, Spain, Hiszpania, Cayetano Garcia, Pablo Martinez. Na torze czwartym, lane number four, representing Czech Republic, Martin Fuksa i Petr Fuksa Junior. Fuksa Junior and his brother represented the Czech Republic at the 2019 European Games in the men's C2 for 1000 meters event. On the lane number five, na torze piątym, Italii, Gabriel Casadei, Carlo Tacchini. Na torze szóstym, lane number six, representing Poland, Polska, Aleksander Kitewski i Norman Zezula. On the lane number seven, na torze numer 7, Lituania, Litwa, Henryka Zacałka z Vadim Korobow. Na torze ósmym, lane number eight, Adam Richard Fekete i Krzysztof Kolar, Węgry, Hungary. I na tym najbardziej skrajnym torze, czyli on the lane number 9, na torze dziewiątym, Vitali Bergeles i Andrii Rybaczok. Andrii Rybaczok, trzykrotny medalista Mistrzostw Świata. K
Kanadyjka, dwójki mężczyźni, 500 metrów już ruszyli. No i teraz mocno tą łódką zakołysał Kitewski i Zezula. Wydaje mi się, że oni w tej chwili leciutko wyszli na prowadzenie. Brawo Polacy, ten start na pewno doda wam jeszcze większego animuszu i odwagi. Ale tutaj, proszę państwa, na tym skrajnym torze, chyba dziewiątym, Witalii Werchelec i Andrii Rybaczok z Ukrainy również mocno wiosują. Zbliżają się już niedługo do 250 metra. Jest również osada mołdawska, ale nie mamy w tej chwili na ekranie wyrównania, nie widzimy tego dokładnie. Wydaje mi się, że na prowadzeniu jednak polska osada, jednak Kitewski i Zezula. Tak jest, po 250 metrach Kitewski i Zezula na prowadzeniu. Brawo Polacy, oby tak do mety. Polacy na miejscu, pierwszy na miejscu, drugim Hiszpanie Garcia Martinez. Czyż będzie Mazurek Dąbrowskiego? Polacy na prowadzeniu, Kitewski i Zezula. Jeszcze mocniej prosimy was, żebyśmy dzisiaj wam mogli tutaj założyć złote medale. Na torze szóstym Polacy, na torze trzecim Hiszpanie. Teraz Hiszpanie lekko czoło do przodu, ale Polacy, mam nadzieję, odetchną za nasem atak. Polacy teraz na torze piątym, Włosi również. Polacy czy Włosi? Włosi czy Polacy? Włosi, jednak Tachini, Casadei, doświadczenie, Włosi, Hiszpanie, no i nie jestem pewien, czy Polacy, czy Litwini obok nich, ale brawo, biało-czerwoni, naprawdę, to był fenomenalny wyścig w waszym wykonaniu, wielkie uznania, a tutaj bardzo doświadczeni, mówiłem, piąty tor, Carlo Tachini, Gabriele, Casadei, Tachini, 3 razy złoto, 1 srebro, 10 brązowych medali na Mistrzostwach Świata, brązy na Mistrzostwach Europy. Fenomenalny Kanadyjkarz i pokazał to na ostatnich metrach. Carlo Tachini i Gabriele Casadei. Primo posto per canoisti italiani. Włosi na miejscu pierwszym, teraz pytanie, kto na tych miejscach dalszych, czekamy na wyniki Polaków. Miejmy nadzieję, że Polacy Kraków opuszczą ze z brązowym medalem w tej konkurencji. Teraz mamy w zwolnionym tempie Polacy, jako pierwsi wyszli z tych bloków startowych. Idealna reakcja startowa. Szanowni państwo, brązowy medal, polska osada, Aleksander Kitewski, Norman Zezula. Na pierwszym miejscu Gabriel Casadei, Carlo Tachini, minuta 40, 168 tysięcy. Miejsce drugie, Cayetano Garcia, Pablo Martinez, 345 tysięcy za nimi. I na miejscu pierwszym, biało-czerwoni, czapki z głów, Aleksander Kitewski, Norman Zezula, ze stratą do zwycięzców 385 tysięcy sekundy. Jakże pięknie rozpoczęła się ta sesja finałowa dla Polski. Polacy, prosimy o więcej! Już za chwileczkę, za 5 minut kolejny start, kolejne możliwości, miejmy nadzieję, medalowe dla Polski. Tam Sylwia Szczerbińska, Julia Walczak, przecież to zeszłoroczne brązowe medalistki mistrzostw EUN. Ale na torze trzecim niekwestionowana
Liderka w tym zestawieniu Ludmiła Luzan z Ukrainy. Ona przecież ma na swoim koncie brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w C1 na 200 metrów. Ona również ma srebro w Rosyjce. W C2 na 500 metrów. Ona jest złotą medalistką Mistrzostw Świata z zeszłego roku i złotą medalistką Mistrzostw Europy. Ludmiła Luzan na torze drugi. Musimy również wspomnieć oczywiście o Wiance Nagi. To również światowej klasy zawodniczka z czterema medalami Mistrzostw Świata. W C1, w C2 na 200 metrów ma dwa medale z Kopenhagi i z Dortmundu w zeszłym roku. Dodatkowo na 500 metrów w zeszłym roku po brązowe medale sięgnęła. Jest także dwukrotną medalistką Mistrzostw Europy. No i w parze oczywiście z Giadą Bragato, jak piszą o tej kajakarce kanadyjce, w zasadzie włoski temperament i węgierska jakość, a to w nawiązaniu do sportu i renomy tego sportu na Węgrzech.